Mamy daną funkcję y równą logarytm naturalny z x do potęgi x. No i teraz chcemy obliczyć pochodną tej funkcji y pochodną y po x. No cóż, zachęcam Cię wciśnij pauzę i spróbuj, może udać się samodzielnie to zadanie rozwiązać. No a jaki tu mamy problem? Problem mamy taki, że gdybyśmy mieli jakąś stałą do potęgi x, no to byłoby łatwo policzyć tę pochodną, ale tutaj to, co podnosimy do potęgi x, Również zależy od x z funkcją x, więc nie jest takie oczywiste, jak obliczyć tę pochodną. No i tutaj może, można zastosować wiele różnych metod. Jedną z nich jest wzięcie logarytmu obu stron tego równania. Dlaczego tak? No zaraz zobaczymy, czyli spróbujmy napisać takie równanie. Logarytm y równa się logarytm naturalny z tego wyrażenia po prawej stronie. Logarytm naturalny obu stron. No i teraz to jest po to, żeby się pozbyć tego wykładnika. No bo teraz będę mógł ten wykładnik wyciągnąć przed logarytm. Przypominam, że logarytm ma tę własność. Że jak mam logarytm przy jakiejś dowolnej podstawie, w tym wypadku mam logarytm naturalny. Z liczby A do potęgi B to to jest to samo co B razy logarytm z liczby A. Czyli mogę ten wykładnik wyciągnąć przed logarytm. I tak właśnie tutaj zrobię. Wyciągnę ten, tego X tutaj przed logarytm. I wyrażenie mi się uprości. No to napiszmy. Czyli będę miał logarytm naturalny z y. Równa się. Tutaj x sobie wyciągniemy. I zostanie mi logarytm naturalny. No, z tego wyrażenia logarytm naturalny z x. Czyli tutaj mamy y, a tutaj mamy logarytm naturalny od logarytmu naturalnego z x. Czyli równoważnie. To równanie zapisałem w takiej formie, korzystając z tej własności logarytmu, że mogę ten wykładnik tutaj wyciągnąć. To właśnie zrobiłem, ten x się tutaj pojawił. Ale zrobiłem to po to, żeby obliczyć pochodną tej funkcji. No to teraz zróżniczkujmy obie strony tego, tego równania po x. I zobaczmy, może różniczkując właśnie te, to wyrażenie, uda nam się znaleźć wyrażenie na pochodną y. No bo na pewno pochodna y się tutaj pojawi. Czyli jak chcę to zróżniczkować, to, to dopiszę tutaj po prostu pod dx, operator różniczkowania po obu stronach, tutaj sobie nawet specjalnie zostawiłem miejsce, żeby to zrobić. No i obliczmy. Czyli tak, po lewej stronie mamy pochodną logarytmu naturalnego, czyli pochodna logarytmu to jest 1 przez argument tego logarytmu, czyli przez y. Ale różniczkujemy nie po y, tylko po x. Czyli tutaj pojawi się jeszcze pochodna funkcji wewnętrznej, pochodna y, a właśnie to nas interesuje, pochodna y po x, y po dx. Dobrze. I to się równa. I co mamy po prawej stronie? Po prawej stronie mamy pochodną iloczynu. Mamy x i pomnożone to jest przez logarytm od logarytmu. No to iloczyn różniczkuje się w ten sposób, że najpierw liczymy pochodną pierwszego czynnika. Czyli pochodna x to jest 1, razy ten drugi czynnik, logarytm naturalny od logarytmu naturalnego x. No i teraz do tego dodać x razy pochodna tego drugiego czynnika. No a drugi czynnik jest złożeniem dwóch funkcji, więc liczymy to jak pochodno funkcji złożonej. Pochodna tej zewnętrznej funkcji, logarytm, to jest 1 przez argument tego logarytmu. A argumentem tego logarytmu jest logarytm naturalny z x. Pochodna tego różowego czy też fioletowego logarytmu to jest 1 przez argument tego logarytmu. Tak samo jak było tej po lewej stronie. I teraz mamy znowu, tak samo jak po prawej stronie, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna logarytmu natu naturalnego z x, pochodna tego żółtego logarytmu, czyli pochodna logarytmu naturalnego to będzie 1 przez x. Czyli mamy takie wrażenie. No i teraz widzimy, że tutaj, nam się x, z x nam się skróci. To się skróci z tym. No i dostaniemy takie wyrażenie. Może napiszę już jednym kolorem, że 1 przez y razy dy po dx równa się. A po prawej stronie co mamy? Logarytm naturalny od logarytmu naturalnego x dodać 1 przez logarytm naturalny z x. No i teraz mogę obie strony pomnożyć przez y, pomnożyć przez tego y, którego tutaj mam, po to, żeby dostać wyrażenie na dy po dx. No i wtedy dostanę wyrażenie na to, co chciałem obliczyć. dy po dx to się równa, tutaj będę miał w nawiasie logarytm naturalny od logarytmu naturalnego z x dodać 1 przez logarytm naturalny z x. I to wszystko pomnożone przez y. A co to było y? Y to była ta funkcja, od której zaczęliśmy. Logarytm naturalny z x do potęgi x, czyli razy logarytm naturalny z x do potęgi x. No bo to był ten y tutaj. To jest ten y, przez który ja tutaj chciałem pomnożyć. No to obliczyłem tę pochodną. Pochodna tej funkcji jest dana tym wzorem, który tutaj mamy. To jest mój ostateczny wynik. No mogłem tutaj jeszcze to wymnożyć. Może by się coś, to, coś tutaj uprościło, ale chyba nie wygląda na to, żeby się coś uprościło. Więc to jest wynik. Teraz możemy na przykład spróbować obliczyć wartość tej pochodnej dla jakiegoś konkretnego x. -a. Na przykład jaka jest wartość tej pochodnej dy po dx dla x równego e. Czyli teraz stawiam te x równe e do tego wyrażenia, żeby obliczyć y' inaczej mówiąc od e, ile to jest. No to wybrałem e po to, żeby było to łatwo obliczyć, bo tutaj logaryt naturalny z e się łatwo wyciąga, czyli będę miał logarytm naturalny od logarytmu naturalnego z e, dodać 1 przez logarytm naturalny z e, razy logarytm naturalny z e i to do potęgi e. Tutaj właściwie też powinna być, powinien być nawias, żeby nie było wątpliwości, jak to należy wykonać, to działanie. No dobrze, i teraz co to jest logaryt naturalny z E? Logaryt naturalny z E to jest 1, czyli tutaj mam logarytm naturalny to jest 1. Z jedynki. Dodać 1 przez logaryt naturalny z E to jest 1. To pomnożone przez logaryt naturalny z E, czyli 1 do potęgi E. To zobaczmy, ile to jest. Logarytm naturalny z jedynki to jest 0, dodać 1, 1 do e to jest oczywiście 1, jedynka do dowolnej potęgi to jest 1, czyli ostatecznie w wyniku dostaniemy, że to jest 1. Czyli y' w punkcie e jest równe 1. No ale to zrobiłem jako takie dodatkowe zadanie. Co by było, gdyby ktoś nas poprosił o obliczenie wartości pochodnej dla x równego e. Ale samo zadanie zostało rozwiązane już tutaj, gdzie obliczyliśmy Pochodną tej funkcji logarytm z x do potęgi x, tutaj mamy ten, ten wynik, to jest, to jest ta pochodna. No i warto podkreślić, że obliczyliśmy to biorąc pochodną logarytmu tej naszej funkcji wyjściowej. Jak liczymy pochodną logarytmu, no to wychodzi nam 1 przez ta funkcja razy pochodna funkcji, no a po prawej dostajemy wyrażenie, które jest łatwiej różniczkować. A dzięki temu, że to wychodzi 1 przez y razy dy pod dx, no to potem wystarczy tylko pomnożyć całość przez y, przez tę funkcję i znajdujemy wyrażenie na pochodną tej funkcji. Czyli czasami warto zamiast liczyć pochodną samej funkcji, obliczyć pochodną jej logarytmu. I to jest też metoda na obliczenie pochodnej funkcji.